Pierwszy historyczny mecz Termaliki Bruk Betu Nieciecza w T-Mobile Ekstraklasie. Miejsce: Gliwice, rywal Piast. Mobilizacja w obu zespołach była ogromna, presja zwłaszcza w ekipie Termaliki jeszcze większa. Kibice z Niecieczy dopisali i tłumnie stawili się na stadionie przy Okrzei 20, aby z całych sił dopingować swoich piłkarzy. Inauguracyjny mecz rozpoczął się ostrożną grą podopiecznych Piotra Mandrysza i wydawało się, że nic nie zwiastuje tego, co wydarzyło się w 28 minucie. Świetnie rozegrany rzut rożny gospodarzy i piłka po strzale Patryka Mraza wpada do bramki strzeżonej przez Sebastiana Nowaka. Przed przerwą trener Mandrysz oprócz straconej bramki miał jeszcze jedno zmartwienie – kontuzja Jakuba Biskupa, który ucierpiał w walce o piłkę. Efekt? Zmiana i w jego miejsce na boisku melduje się Bartłomiej Babiarz. Zakłuła mnie łydka przy starcie do piłki, także nie mogłem dalej kontynuować meczu. Też bardzo chciałem, bo wiadomo, długo czekaliśmy na ten pierwszy mecz w tej ekstraklasie. Kibice i piłkarze z Niecieczy do końca wierzyli w wygraną. Niezłe zmiany w końcówce dali Drozdowicz i Kędziora, jednak wyrwać choćby jednego punktu już się nie udało. Szybka analiza, wyciągnięcie błędów, popracowanie na taktyką nad przyszłym przeciwnikiem i do przodu. No, głowa do góry, jest jeszcze sporo meczy i mam nadzieję, że od najbliższego będziemy punktować. Zagraliśmy solidny mecz, przegraliśmy wprawdzie, no, bo tak jak już mówiłem, w piłce, w sporcie trzeba umieć także przyjąć godnie porażkę. Szkoda wszystkim wyniku, tak, bo wydaje mi się, że w pierwszej połowie nie zagraliśmy tak, jak sobie zakładaliśmy. Pierwszy mecz Słoników w T-Mobile Ekstraklasie przeszedł do historii. Punktów Termalika nie zdobyła, ale wstydu swoim kibicom na pewno nie przyniosła. Teraz zespół przystępuje do operacji Jagiellonia Białystok.